Dzień dobry. Witam Was ten piękny październikowy poranek. Korzystając z okazji, że jest weekend, postanowiłem pokręcić się troszkę po warmińsko-mazurskich lasach. A w związku z tym, że wielokrotnie po wrzucaniu filmów pojawiały się komentarze czy informacje, że fajnie było, jakbym dodał komentarz do tego, gdzie jadę i po co jadę, tak dzisiaj takimi szutrówkami mam zamiar zrobić 120 km trasy niedaleko Olsztyn. Ale żeby tradycji stało się zadość i każda moja wycieczka miała jakiś cel, nie może być inaczej i tym razem. A że jako, że jesteśmy w krainie tysiąca jezior, postanowiłem odwiedzić kilka z nich. Ale żeby dodać pikanterii całości, roboczy w tytuł całej wycieczki będzie miał znikające jezioro. I nie ma w tym nic śmiesznego, ponieważ jak pewnie niektórzy z Was zauważyli, zresztą ja sam też, że część jezior wysycha. Albo ktoś wynosi w kieszonkach. No i dzisiaj właśnie przejadę się po kilku takich pięknych akwenach, których niestety jest coraz mniej. Zacznę od jeziora Świętajno i pomału będę się przemieszczał w stronę Butryn, gdzie skończę nad swoim ulubionym jeziorem, jeziorem Gim. A tymczasem jedziemy dalej, delektując się takimi obrazkami. Zajechać w miarę wcześnie od jezioro, z domu ruszyłem koło godziny 5:30, także było jeszcze ciemno, było dużo przed wschodem słońca, a i temperatura nie była zbyt fajna, dlatego dosyć ciepło się ubrałem. Co prawda wczoraj w dzień było około 19 stopni, ale dzisiaj taki psikus, że na próbę wyjąłem już zimowe buty i wcale nie jest mi za gorąco. Znaczy jest ciepło, ale nie jest za gorąco, bo wieje bardzo mocny wiatr. I część tekstów będę nagrywał gdzieś w lesie, także być może zdarzy się tak, że nad jeziorem, jak będę chciał coś powiedzieć, to nie będzie nic słychać. A tymczasem takie widoczki. Ktoś zapomniał wylać asfalt. Tak, zdecydowanie. Dużo lepiej jechałoby się po asfalcie. Czas zrobić zdjęcie. Ale mi się knęło. O lolo. Tak, nie dotykajcie pastucha. To nie był zbyt mądry pomysł. O lala. Koszt robienia zdjęcia krówką, a w zasadzie bykom. I kawka niepotrzebna. Dobra, jedziemy tam. I tak to u nas czas płynie na Warmii i Mazurach. Całe życie tu jeżdżę i nigdy się nie przyzwyczaję, że jest to pięknie. A to tylko jedno z jezior, które mam zamiar dzisiaj odwiedzić. Mam nadzieję, że pogoda się utrzyma, bo jest świetnie. Muzyka.
wracając do przygody z pastuchem, cieszę się, że to były tylko zdjęcia. Chodzą mroczne historie po internecie, że ktoś kiedyś natknął się na niego, zatrzymując się na sekundę. Także cieszę się, że to było tylko zdjęcie. Inaczej mogłoby się skończyć tragicznie. I ten film by nie powstał. Nawiązując do tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli o dodawaniu komentarzy do tego, co nagrywam, czyli wprowadzenie jakiegoś rodzaju narracji, to nie jest tak, że pojawiły się komentarze, jak to niektórzy influencerzy czy youtuberzy mówią, a w rzeczywistości tych komentarzy nie było w ogóle, albo było nieliczne. Ale to jest tak, że faktycznie ja nawet oglądając własne filmy po jakimś tam czasie dochodzę do wniosku, że fajnie byłoby powiedzieć parę słów nawet za kadru, za kamery, gdzie aktualnie jestem. Także krótki komentarz: po prawej stronie łąka, przed nami droga polna, po lewej lasek. Także tu jesteśmy. Mam nadzieję, że wyjaśniłem, a tak na poważnie to jesteśmy niedaleko Warchał. To jest taka wioska koło Szczytna w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie jest nasz pierwszy punkt, czyli jezioro Świętajno. To, które z nich. Wysychające jezioro numer 1. Jezioro Świętajno. To jest plaża, po której za chwilkę będę jechał. Ale tak to wygląda na całej linii brzegowej tego jeziora. Po drugiej stronie, stąd nie widać, jest piękny hotel z chyba z prywatną plażą. Tam ten efekt jest jeszcze bardziej widoczny. Po prostu masakra, gdzie ta woda się podziała. Jest to bardzo przykre, bo to jest bardzo ładne jezioro, bardzo czyste, zresztą jak większość jezior w tym rejonie. Także jak tak dalej pójdzie, to niedługo nie będzie gdzie się kąpać. Jedziemy dalej. Kolejny przystanek to dwa jeziora połączone ze sobą małe zbiorniki. Jezioro Warchałckie i Warchalskie. Tam sytuacja jest podobna, ale to za chwilę pokażę. Jak na razie migawki będą krótkie, bo z racji chłodnego wiatru baterie w GoPro mówią, że nie będą ze mną więcej współpracowały. Także mam nadzieję, że starczy jeszcze troszeczkę prądu, żeby to ponagrywać. I to kolejno jezioro, jedno z tych dwóch, o których mówiłem wcześniej. Tu ten proces nie jest tak widoczny, ponieważ są to malutkie jeziora, ale nadal widać, że wody ubyła. Tu taki ciekawy kajak z Decathlonu na pewno. A teraz krótka przerwa na herbatę, bo jest naprawdę chłodno i jadę w nieznane.
W zasadzie to nieznane to będzie podróż przez tereny mi dotychczas przez ścieżki nieeksplorowane, a wybieram się nad jezioro Trzciano, gdzie ewidentnie widać, że wody jest coraz mniej. Taki pesymistyczny akcent w tej radosnej wycieczce. No i jest dopiero szutróweczka. Tak naprawdę to powód dzisiejszej wycieczki, czyli wynikającej jeziora, to tylko pretekst, żeby mieć jakiś temat przewodni, żeby mieć o czym mówić do kamery. Tak naprawdę celem dzisiejszej wycieczki jest pokazanie, jak piękne mamy tereny wokół Olsztyna i że nie warto siedzieć w domu, nawet jak temperatura spada poniżej 10 stopni, wiatr urywa głowę i jeszcze słońce nie weszło. Zeszło. Jeszcze się nie pojawiło. Także można zobaczyć te jeziora, bo są naprawdę ładne. I szkoda, że nikną w oczach dosłownie. Ale to co najważniejsze, to radocha z jazdy na rowerze. Zobaczcie, co tam się dzieje. Ja wiem, że niektórzy pomyśleli, że można by się rozpędzić samochodem. Ale można też spokojnie jechać rowerem. Jest bardzo ładnie. Dobrze, że na trasie nie ma piasku. Inaczej by się ciężko jechało. Muszę przyznać, że kolejne filmy będą pojawiały się nieregularnie, o ile w ogóle się pojawią. I dlatego, jeżeli podobał wam się ten filmik, wcale nie musicie go lajkować, subskrybować, naciskać dzwoneczka. Po prostu wpadnijcie z wami na kanał, zobaczcie, czy tam coś nowego się pojawiło. Ewentualnie zostawcie komentarz, czy jest ok i czy takie wideo ma w ogóle sens. I od razu chciałbym przy tej okazji nadmienić, jako że mi kamera jeszcze działa, że kolejne migawki będą bardzo, bardzo szybkie, ponieważ zapas moich baterii się wyczerpał i nie wiem, na ile mi pozwoli to nagrać jezioro Trzciano, na które jadę, i gim, który też bym chciał pokazać. Także jadę, oszczędzam baterię, do przodu, przed siebie. No i takie rzeczy. Pływał nie będę. Ulala. Szukam objazdu. Objazd wymusza nadłożenie znacznej części drogi. Także z miastu 120 myślę, że wyjdzie mi dużo więcej. Ale to nie szkodzi, bo w takich okolicznościach przyrody można jechać. Także przed siebie. Kolejne jeziorko, którego jest coraz mniej. Jezioro Trzciano. Tak to niestety wygląda. To nie zmienia faktu, że to fajne miejsce na grilla albo odpoczynek. Proszę dalej. Następny i ostatni przystanek. Jezioro Gim. Moje ulubione. Mam nadzieję, że nie słucham przystanek.
dopiero dzisiejszego dnia, które odwiedzę. Jezioro Gim. Taka ciekawostka. W miejscu, w którym stoję, jeszcze jakieś 5 lat temu można się było kąpać. To była ślizgawka dla dzieci, które sobie zjeżdżały do wody. Dzisiaj co najwyżej mogą sobie poklepać zamki z piasku. No, to by było na tyle. Takim pesymistycznym akcentem kończę. Ale jadę szukać czegoś do jedzenia, bo objazd, który zrobiłem, miał z 20 km. I strasznie mnie to zmęczyło, bo jest bardzo silny wiatr. A cały czas jechałem właśnie pod wiatr. Także idę coś zjeść. Do zobaczenia następnym razem. I pamiętajcie, nie subskrybujcie, nie lajkujcie, nie wciskajcie dzwoneczku. Co najwyżej zajrzyjcie na kanał. Zobaczcie, co tam ciekawego się pojawi raz na jakiś czas. Cześć!